imieniu Kościoła Akademickiego chciałbym powitać Was wszystkich na naszym nabożeństwie. Cieszymy się, że możemy też jako Kościół Akademicki razem z uczelnią Was gościć. Kochamy Was i z radością ten czas odstąpiliśmy Wam. Żebyście wiedzieli, jak bardzo Was kochamy, też powiem, wcale nie będziemy dzisiaj zbierać ofiary finansowej. To jest nasza radość i przyjemność, żeby dzisiaj ze względu na charakter tej społeczności od tego odstąpić. Powiem tak, czuję się charyzmatykiem i czuję się człowiekiem prowadzonym przez Ducha Świętego. Jeśli chodzi o to moje końcowe kazanie, Duch Święty mówi mi jedno. Będzie krótkie. A oprócz Ducha Świętego, który mnie prowadzi, mam syna. Tam siedzi w dredach Noe. Czasem na niego mówi My Precious. Mam syna, który mi zawsze mierzy czas mojego kazania, więc przechodzę do rzeczy. Będzie w dwóch częściach. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersze od 15 do 18. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. I teraz ta najistotniejsza część. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa przy Was i będzie w Was. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do Was. Z tych dwóch punktów mojego krótkiego zwiastowania pora na punkt pierwszy. Ludzkość, odkąd Bóg nam zaufał, stworzył, podarował nam samego siebie, podarował nam społeczność z Tobą. Ludzkość wyćwiczyła się w psuciu wszystkim. Najpierw zniszczyliśmy relacje z Bogiem. Potem zniszczyliśmy relacje między sobą wzajemnie. Niszcząc to, co dobre i najpiękniejsze w małżeństwach, mówiąc, że jedna rasa ludzi jest lepsza od drugiej, zaczęliśmy różne wojny, zaczęliśmy stwarzać wynalazki, które mogą zniszczyć Ziemię kilkadziesiąt razy, a może nawet więcej niż kilkadziesiąt razy. Do czego byśmy rękę nie przyłożyli, wszystko potrafimy zepsuć. Wszystko potrafimy zepsuć. Problem również się pojawia wtedy, kiedy potrafimy zepsuć to, co duchowe. To, co określamy górnolotnie religią, potrafimy wszystko zepsuć. I cały problem polega na tym, że my jako ludzie znajdujemy się często w takiej sytuacji, że jesteśmy dumni z naszej cywilizacji. Jesteśmy dumni z naszych komórek, samochodów, jesteśmy dumni z naszych wynalazków, tylko może dzięki łasce Bożej ta ziemia jeszcze przetrwa chociaż troszeczkę, bo te wszystkie nasze wynalazki doprowadzają do tego, że nagle zrobiło się tak gęsto, że nie ma czym oddychać. Jesteśmy ludzkością, która potrafi wszystko psuć. I są dwa kluczowe elementy naszego życia duchowego i tu już przechodzę do drugiego punktu i nawiązuję do tego fragmentu, który jest tutaj, który przeczytaliśmy razem. Bóg wie, że jesteśmy psujkami. Bóg wie, że wszystko spartaczymy. Przepraszam, że taki kolokwializm został użyty przeze mnie na tej dostojnej uczelni i jeszcze wspanialszym kościele akademickim. Przepraszam. Bo zawsze istnieje zagrożenie, że coś zrobimy nie tak. Rezygnujemy przed czasem. Czasem nam się coś udaje, ale przy okazji potykamy się, napsujemy tak dużo. I Bóg w swojej wielkiej łasce, wiedząc, że wszystko możemy zepsuć, postanowił, że nie zostawi nas sierotami. Posłał do nas swojego Świętego Ducha, żeby nam wszystkim powiedzieć, zróbmy to razem. Bo kiedy jesteśmy zdani zupełnie na siebie, cokolwiek byśmy robili, do czegokolwiek przyłożymy rękę, zawsze są jakieś niepożądane skutki uboczne. Zawsze oprócz celu, który
czasem uda nam się zrealizować, są skutki uboczne, których nie pragnęliśmy, nie pożądaliśmy, nie zaplanowaliśmy i w końcu nie wiemy, czy nasz sukces mierzyć tym, że coś osiągnęliśmy, czy nasz brak sukcesu mierzyć tym, że dużo zepsuliśmy. I Pan Jezus Chrystus powiedział nam bardzo ważną rzecz. Ja wam posyłam Ducha Prawdy. Posyłam Ducha Świętego. Zróbmy to w końcu razem. Nie psujmy więcej wszystkiego, co otwieram przed wami. Nie psujmy rzeczywistości, którą wam w łasce swojej podarowałem. Nie psujmy swojego życia, nie psujmy Kościoła, nie psujmy służby, nie psujmy innych ludzi, ale zróbmy to razem. Wybaczcie, nie będę nawiązywał do żadnych wydarzeń, nawet w życiu religijnym naszego narodu, czy innych narodów, ale chcę powiedzieć dzisiaj szczególnym wołaniem nas, Kościoła, i szczególnym wołaniem nieba jest to, żeby cokolwiek robimy w imieniu Pańskim, żeby było to w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Bracie rektorze, mój przyjacielu drogi, wiem, że dbasz o poziom akademicki, za co cię niezwykle cenię. Wiem, że dbasz o właściwą oprawę wszystkich waszych poczynań, ale chcę ci podziękować publicznie, że dbasz przede wszystkim o to, żeby poddać się Bożemu Duchowi. Bo bez Bożego Ducha wszystko zepsujemy. I do was, drodzy studenci, drodzy absolwenci, nowi studenci, i do nas wszystkich, którzy chcemy dać wam to, co cenne i wartościowe, możemy dać wam o tyle, o ile czujemy, że tak nas Boży Duch prowadzi. Że to jest dzieło Ducha Świętego w nas i przez nas. Bo my jesteśmy świetni w psuciu. My jesteśmy świetni w tym, żeby to, co dobre, co jest Bożym dziełem, tak pokręcić, tak powykrzywiać, że nie wiadomo, jak to rozwikłać. I chcę powiedzieć u progu tego roku akademickiego, ale też u progu służby wielu z nas, u progu nowego okresu naszego życia, przyjmijmy to za największy honor i za najważniejszy wysiłek naszego życia, by poprosić Ducha Świętego, by coś z nami zrobił. Duch Święty nie przychodzi po to, żeby za nas coś zrobić, ale Duch Święty z pewnością przychodzi po to, żeby powiedzieć, a teraz zróbmy to razem. Ja ci będę podpowiadał. Nie będziesz sierotą. Nie będziesz porzucony. Nie będziesz zdany na samego siebie. Ja ci będę pomocą. Ja ci będę ratunkiem. Ja ci będę opiekunem. Ja będę wszystkim, czego potrzebujesz. Ale zróbmy to razem. Moi drodzy, magnificencjo, szanowni profesorowie, nauczyciele, studenci, albo może pójdę głębiej w tych odniesieniach, powiem bracia i siostry. Bracia i siostry. To jest najgłębsze, co możemy powiedzieć. Bracia i siostry, niech Duch Boży nas prowadzi. Niech Duch Boży nas prowadzi w tych studiach. Niech Duch Boży nas prowadzi w służbie. Niech Duch Boży nas prowadzi w naszych rodzinach. Niech Duch Boży nas prowadzi w naszej pracy. Niech Duch Boży prowadzi nas w każdej dziedzinie naszego życia. Bo On nie psuje. On uzdrawia i naprawia. I ja jako zielonoświątkowiec pierwszy chcę zawołać i powiedzieć: Duchu Święty, prowadź. Duchu Święty, spraw, by wszystko, co się wiąże z moim, naszym życiem, miało na sobie pieczęć Ducha Świętego, który czyni wszystko doskonale. Jeśli pozwolicie, poproszę was o powstanie, byśmy pomodlili się o Boże błogosławieństwo nad naszym życiem, nad uczelnią, nad naszymi uczelniami, nad naszą służbą i nad wszystkimi naszymi poczynaniami. Poprosił Ducha Świętego, by przyszedł do nas. Panie Jezu Chryste, chcemy ci podziękować, że to Ty dałeś nam obietnicę, że nie zostawisz nas sierotami.
Bo kiedy jesteśmy sierotami, to jak sieroty wszystko psujemy. A kiedy Twój Święty Duch prowadzi nas, wtedy dzieją się rzeczy dobre, błogosławione na całe pokolenia. Panie, dzisiaj w tym uroczystym dniu, w tej pięknej chwili, jesteśmy tutaj zupełnie świadomi, że nie poradzimy sobie bez Ciebie. Dlatego zapraszamy Cię, Duchu Święty, abyś jako Bóg Wszechmogący przebywał w naszych sercach, w naszych umysłach, stwarzał w nas nową naturę, byś wyposażał nas we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Byśmy żyjąc na tym świecie i ogłaszając czas łaski, ogłaszając miłościwy rok Pański, ogłaszając Bożą dobroć i miłość, byśmy mieli świadomość, że sami nic nie zrobimy. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego tchnienia, Twojej pomocy, Twojej opieki. I dziękujemy Ci, że pragniesz to wszystko uczynić razem z nami. A Tobie, nasz dobry Boże, Ojcze Wszechmogący, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym za to wszystko dziękujemy. Amen.